Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia 12 odcinka z serii Pokémon Shield Dexplay, serii, w której jednocześnie łapiemy je wszystkie i gramy troszeczkę na zloka. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda, jak to się prezentuje, 12 odcinków jest dostępnych na moim kanale właśnie włącznie z tym, więc możecie iść zobaczyć, nadrobić zaległości, jeżeli jeszcze tego nie robiliście, a jeżeli jesteście ze mną na bieżąco, to cieszę się, że wróciliście po kolejną dawkę emocji. W poprzednim odcinku przemierzaliśmy kopalnię Galar numer 2, w której znajdowało się dużo ciekawych Pokémonów oraz dużo wydarzeń tam również było. Był Bede, był Kabu, czyli lider ognisty, który kazał nam się udać i stoczyć z nim walkę, oraz był Team Yell, który blokował oczywiście drogę wszystkim podejmującym wyzwanie. Tak to właśnie wygląda. W międzyczasie jeszcze był stream, z którego zapis prawdopodobnie wpadnie na kanał jutro, ponieważ złapaliśmy kilka nowych Pokémonów i teraz wypadałoby przedstawić nawet nie tyle, ile Pokémonów złapaliśmy, tylko jak prezentuje się postęp deksowy, ponieważ on wynosi teraz 88. Złapaliśmy wszystkie Pokémony z Hellbury, z kopalni Galar numer 2 oraz z Motostoke Outskirts, które również tam się znajduje i na którym również złapaliśmy wcześniej Pokemona. Ale ciekawostka, polowałem w Hellbury na Łysiłasz jego 2 godziny, no i w końcu przeniosłem się do dzikiej areny, żeby go złapać i to również możecie zobaczyć na jutrzejszym zapisie. On jest cały, będzie niepocięty, może te 2 godziny, które polowałem na Łysiłasz jego po prostu wytnę. Pojawiło się tu również sporo memów właśnie z tym, które teraz pewnie będą się pojawiały na ekranie, także możecie zobaczyć wszystkie wyśmiewające to, ile ja polowałem na tego Łysiłaszego, a po prostu poszedłem na dziką arenę, no i co się stało, zobaczycie sami. I oprócz tego złapaliśmy później wszystkie pozostałe Pokémony razem z nowym Pokémonem Impidimpem, który był dostępny tutaj, który miał 1% szansę, ale on oczywiście... Aha, ja mam starą drużynę, ale to jak pójdziemy do Motostoke, to ja ją oczywiście wymienię, bo to są Pokémony niektóre złapane, niektóre oczywiście nuzlockowe, to są złapane, plus oczywiście pokażę wam teraz Impidimpa jeszcze, którego złapaliśmy. Hattini też udało nam się złapać, Salandita, ale niestety samca. No i to jest właśnie Impidimp. On się tak prezentuje z atakami... Jest to typ Dark Fairy, czyli bardzo ciekawy. Z atakami Fake Tears, Assurance, Swagger i Sucker Punch, czyli żadnego na razie typu Fairy ataku. Ale, tak jak już mówiłem, to jest nasz postęp dexplayowy, nie nuzlockowy, więc on na razie tutaj zostanie razem z tymi trzema Pokemonami. Więc one tutaj wylądują jeszcze obok. Dobrze. I my teraz ruszamy do Motostoke, a ja w Motostoke po prostu przeniosę swoją drużynę tak, jak powinna tutaj być. Chociaż ja to mogę zrobić nawet teraz, więc zrobimy sobie szybkie przedstawienie drużyny razem z przeniesieniem jej. Więc na pierwszym miejscu w mojej drużynie znajduje się... A niech będzie Nevermore na poziomie 27. Eldego zużywaliśmy do łapania tych Pokémonów, bo zna Sync, bo zna ataki, które są w stanie słabić te Pokémony i dlatego jest na takim wysokim poziomie. Na drugim miejscu w mojej drużynie znajduje się April na poziomie 27 również. Na trzecim miejscu znajduje się Gadget na poziomie również 27. Dużo 27 poziomów. Na czwartym miejscu w drużynie znajduje się Coil na poziomie 27. Na piątym miejscu w drużynie znajduje się Gwarek na poziomie 27. No i Kong, nasz starter, na poziomie 28. Na miejscu 6. A taki zaraz przedstawię również, tak żebyśmy nie zapomnieli. Także check summary i zaraz tutaj polecimy. Corvis Quire z atakami Power Trip, Honkloss, Fury Attack i Plug. Dreadnought z atakami Rock Polish, Waterfall, Rock Tomb i Crunch. Gadget, czyli Grignard z atakami Body Slam, Stockpile, Bite i Stuff Cheeks. Coil z atakami Bite, Flame Wheel, Leech Life i Coil. To jest Sizzlipid oczywiście. Karkol z atakami Ancient Power, Smoke Skin, Flame Charge i Rock Blast. Oraz Tłaki z atakami Double Hit, Knock Off, Razor Leaf oraz Taunt. I w dzisiejszym odcinku tak wydaje mi się, że będziemy poruszać się dalej do Motostoke i może nawet uda nam się stoczyć walkę z liderem sali Motostoke. Taką mam przynajmniej nadzieję. Plus oczywiście tutaj ja już publikowałem te zmiany i na grupie facebookowej, i na grupie discordowej, na które was oczywiście gorąco zapraszam, także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to tam dołączcie. Linki będą przypięte w komentarzu, także wystarczy kliknąć i po prostu... dołączyć do Discorda i do Facebooka, gdzie dawałem informację, że od teraz montaże dexplayowe nie będą się pojawiały na kanale, nie będą się pojawiały podczas odcinków, tylko one po prostu będą w trakcie live'u i później te live'y całe będą wam udostępniane jako odcinki typu 11,5, 12,5, tak jak będzie następny. Pokeballs, Great Balls. Oczywiście mamy tutaj stadion Motostoke, tak mi się wydaje, że to jest stadion Motostoke. Zobaczymy oczywiście zaraz, zagadam również do Bulgaja. Ale najwyraźniej on nam nic nie dał, ale musimy się udać do Budeu albo Badu Inn.
Także zrobimy to zaraz. I zobaczymy, co tutaj się święci. Zobaczymy, co tutaj możemy oczywiście zrobić tym Baduin, bo o to tutaj chodzi, że... No i jest tutaj również Marni. Marni, która jest... podbiła serca wielu, wielu użytkowników, wielu, wielu graczy. No, nie, jakoś tak nie zachwyciła. Jest urocza, ale no wiadomo. Ale widziałem bardzo, bardzo dużo pozytywnych opinii o niej, że to jest po prostu nowa jakaś crash tutaj w większości ludzi. A! Challenger paper, right? Outgiving it all, even this late, ha? Hej! Help with something for a sec. Hej, pomóż troszeczkę z czymś. Chodź tu na sekundę, pomóż mi z czymś. Chcę zobaczyć, czy jestem gotowa na następne wyzwanie. Wyzwanie gymów. Tak, podjąć następne wyzwanie gymowe. Okej, okay, sprawdźmy. Czyli po prostu z nią toczymy walkę. Okej. Okay. O! Super! Czyli masz sobie troszeczkę jeszcze walki. Okej, czyli przechodzimy teraz od razu do walki. Mamy tutaj Marnię, z którą chyba walczymy po raz pierwszy, tak mi się wydaje. I Team Yell oczywiście pojawił się tam z tyłu na balustradzie i zaczyna jej kibicować. Widzimy również ją w tle. I Pokémon Trainer Marnie wysyła przeciwko nam Kroganga. Krogang to jest typ Poison Fighting, więc mamy tutaj zdecydowaną przewagę. Poczuję się okropnie, jeżeli przegram. Ale nie można tego inaczej zrobić. No dobrze, i wydaje mi się, że poczujesz się okropnie, bo przegrasz. Znaczy... Część z was może mnie teraz w tym momencie znienawidzić, ja jestem tego bardzo świadom, ale musimy pokonać Marnie, żeby po prostu nie przegrać na Zloka, więc bardzo mi przykro, ale Marnie w tym momencie zostanie pokonana, chociaż jest rzeczywiście urocza. Moje Pokémon dostał punkty doświadczenia, oczywiście jesteśmy jeszcze troszeczkę powyżej poziomu, ale już to się wyrównaje. Następnie jest Morpeko, na pewno nie chcę zostać na Morpeko, bo Morpeko to jest typ Pokémona, Pokémon typu elektrycznego, więc wydaje mi się, że wystawiłbym tutaj gadżet. Pum, 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 pum. Także zobaczmy, jak gadżet się tutaj prezentuje i co możemy tutaj zrobić. Ja oczywiście już zapowiadałem, że wymienię dwa Pokémony z drużyny na live, to mówiłem i później wcześniej już też. Morpeko jest na poziomie 26, więc widzicie, to już nie jest takie bezpieczne. Myślę, że ten ruch pokaże moje uczucia. Co o tym sądzisz? I bite oczywiście ten. O kurczę, dobra. I sflinchowało nas. I Morpeko tutaj zmienia oczywiście swoją postać przez swoją umiejętność po prostu hangry. Czy coś takiego, tak się ta umiejętność nie nazywa, nie wiem, jak złapiemy Morpeko, to się po prostu dowiem, ale chcę użyć teraz, wydaje mi się, że Staff Cheeks. Morpeko używa Bite, oczywiście będzie od nas szybszy, okazało się ogółem, że kolejny flinch. No super. No i teraz Staff Cheeks nie zadziała, niestety. Mogę to przewidzieć, ale co chciałem wam powiedzieć, to, że zdecydowanie po wygranej w gymie zamienimy dwa Pokémony z drużyny na jakieś nowe. No ja niestety nie mogę teraz zrobić stawczyk, bo po prostu przegrałem ten. Jeżeli on mnie będzie cały czas flinchował, to ja wychodzę. No, nie. Używam na szczęście Body Slam teraz, nokautujemy tego Morpeko. Albo przynajmniej zadajemy mu solidne obrażenia. I on zamienia swoją formę dalej. Chyba po uzyskaniu, po otrzymaniu obrażeń też... Nie wiem, jak dokładnie jego umiejętność działa, tak na dobrą sprawę. Nigdy się temu nie przyglądałem jakoś głębiej. No i kolejny flinch. Nie rozumiem. Nie rozumiem, jak to tutaj działa. Nie rozumiem, dlaczego tak dużo flinchy tutaj wpada z tego. Czy Morpeko ma jakąś umiejętność, która po prostu na to pozwala? Ale dobra, co jest? Dwa Pokémony zostały zamienione i na pewno będzie to gadżet. I... ktoś jeszcze, czyli w pełni wyewoluowany Pokémon numer 2, czyli po prostu April zostanie wymieniony na innego Pokémona później. Nevermore chce się nauczyć Scarface? Nie, na to podziękujemy, także trzymaj swoje ruchy Nevermore, na razie nie będziemy tutaj nic robić. I Marnie chce wysłać Kragiego i to jest zdecydowanie Pokémon, na którym ja nie mogę zostać tym Pokémonem. Mógłbym wystawić Słakiego, mógłbym wystawić Coila, no ale Nevermore tutaj jest zdecydowanie najlepszą odpowiedzią na Pokémony typu walczące, właściwie jedyną odpowiedzią na Pokémony typu walczącego, którą mam, więc musimy go po prostu wystawić. Nie byłoby fajnie, gdyby to się zakończyło już teraz. Musimy coś pokazać. Dobrze, pokaż. Mam nadzieję, że pokażesz. Ale nie wydaje mi się, że... To jest kolejny Pure Flying Type, który tutaj jest. Właśnie Nevermore. I po prostu nokautuje Scraggiego. Więc to jest mój odwet za te wszystkie flincze, które tutaj były. No i dostaliśmy troszeczkę punktu doświadczenia oczywiście. I Pokémon Trainer Marnie została pokonana. Ach, pokonałeś mnie. Wydaje mi się, że w takim razie nie jesteś taki zły.
Okej, otrzymaliśmy 3120 dolarów i ktoś mi tam oczywiście zawibrował. Mam nadzieję, że tej wibracji nie słyszeliście mojego telefonu, który jest położony teraz na oczyszczaczu powietrza, ale jest. No i ten miel tam z tyłu, taki smutny teraz stoi. Ha, w takim razie chyba udam się do łóżka i odpocznę przed jutrem. Ty również to zrób. No i ten morpeko, znaczy ten morpeko jest taki pocieszny teraz. Taki tik-tak po prostu chodzący, tak tik-tak Pikachu, no. Ja już narzekałem na design tego Pokemona wiele razy i nie uważam, że on jest dobrze przemyślany, o może tak. Następnego poranka. Mam tutaj Marnie, oczywiście jestem Marpeka. Morning, Paper. Dzień dobry, Paper. Dzień dobry, Marnie. Twój przyjaciel od razu ruszył do gymu. Liga, karta ligowa Kabu powinna mu pomóc, ale... skończyłam z kilkoma kopiami, więc dam ci jedną. Nie udawaj wzruszonego. Nie udawaj tego. To nic wielkiego. Okej, otrzymaliśmy. Take this too, ale weź to też. To jest coś na pamiątkę naszej walki. Otrzymaliśmy dwa Burn Heale, okej? Nie wiem czemu dostaliśmy dwa Burn Heale. Prawdopodobnie na walkę z liderem. Zgaduję, że nie będziesz miał problemu, żeby pokonać tego człowieka z ognia. Ognistego człowieka Kabu. Prawda? Dlaczego nie przejdziesz do stadionu Motostoke i zdobędziesz tej odznaki? No i oczywiście urara, tutaj Morpeko nam mówi. Więc idziemy od razu, już teraz. Wydaje mi się, że jestem gotowy, moje Pokémon są wyleczone, wszyscy nam oczywiście kibicują. Czemu? Ja nie chcę odebrać Mystery Gift. Ale na pewno dwa główne Pokémony, o których mówiłem, które chcę wykorzystać w tym gymie, to będzie Gwarek oraz April, czyli to będą dwa główne, ewentualnie jeszcze później może Coil, bo nasz Coil ma chyba Flash Fire, z tego co pamiętam. To też się może przydać, to też może zanegować te ataki. No ale zobaczymy oczywiście, także ruszamy teraz dalej. Nie ma chyba nic innego, co możemy zrobić, oczywiście jest tutaj Hop, czy my będziemy musieli zawalczyć z Hopem? No zobaczymy. O, wolno, coś się poruszasz, Paper. Już poszedłem i zdobyłem swoją odznakę. Ten człowiek, ognisty człowiek Kabu, jest to, czego powinienem się po nim spodziewać. Praktycznie się poparzyłem, walcząc z nim. Nawet z moim najsilniejszą drużyną byłem... praktycznie na równi, ale w końcu wygrałem na końcu. Tak, w końcu wygrałem na końcu? Tak, możecie mnie cytować w tym momencie. Ruszaj, Paper. Zakładam, że też będziesz mógł go pokonać. Okej, czyli on tutaj nam po prostu takie słowa motywacji po prostu przekazał, więc wchodzimy do stadionu Motostoke, który jest po prostu... wygląda inaczej niż wszystkie inne stadiony. Także zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądać. Mamy tutaj dużo wyzywających, mamy tutaj Hopa, który się przeteleportował już od razu. Jestem gotów. Tak, jestem gotów zdecydowanie. Mam super połszyny, mam Burn Heale, dostałem jeszcze, więc jestem po prostu gotowy, żeby podjąć wyzwanie tutaj, które lider Kabu wysyła przeciwko nam. Mogę zobaczyć, że... znaczy, misja ognista może się troszeczkę różnić od misji, które miałem wcześniej, więc zobaczymy. Okej. Okay. Okej. Okay. Misja w gymie jest następująca. Łapanie Pokemonów, żeby zdobyć jak najwięcej... żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Zdobyć 5 punktów, żeby ukończyć misję gymu. W każdym razie, gdybyś się zastanawiał, zdobędziesz 1 punkt za pokonanie Pokemona w wysokiej trawie, albo 2 za złapanie go. Ale nie będziesz sam podczas tego wyzwania. Inni trenerzy będą dołączali do ciebie w twoich walkach. Pomyśl o tym, co twoi przeciwnicy mogą zrobić i podejmij najlepszą akcję, żeby zdobyć swoje punkty. Czas rozpocząć misję gymową. Okej, czyli ruszamy. Musimy złapać Pokemony w trawie. Oczywiście, czyli tak to wygląda. I prawdopodobnie te Pokemony są Pokemonami statycznymi. Mamy tutaj Litwicka, mamy tutaj Vulpixa, mamy tutaj... chyba... tak, to jest Sizzlipid, z czego są to Pokémony statyczne, więc może będziemy mogli je dodać do naszej drużyny. Oczywiście Sizzlipid możemy pokonać, bo nie musimy jej łapać, tak na dobrą sprawę, ale przejdę sobie teraz i spróbuję złapać wykrzyknik Vulpixa. O,
Okej, czyli mamy dwóch trenerów tutaj. To jest trener z Rolly Collie, a ja jestem trenerem oczywiście z Karkolem. Więc tutaj dwaj bracia stoją przeciwko. I co ja tutaj mogę zrobić? Mógłbym użyć Flame Charge na tym Vulpixie i zdecydowanie to zrobię. Vulpix używa Incinerate i to po prostu zwiększy naszego speeda. Nie rozumiem tego. I teraz czy Steam Engine mi się włączył również i Rolly Collie, więc my jesteśmy szybsi od tego Rolly Colliego, tak czy siak. O, Vulpix ma Flash Fire, okej. Okay. Rolly Collie używa Tackle, więc ja mogę... Wiecie co? Ja spróbuję rzucić po prostu tego Pokemona Great Ballem. Dlaczego by nie? W Great Balli mamy niedużo faktem, mogłem się zaopatrzyć w nie. I... Okej, okay, jest. Mamy Vulpixa złapanego. Czyli to jest pierwszy Pokemon, który może dołączyć do naszej rozgrywki dexplayowej. Jak najbardziej. Do rozgrywki dexplayowej, rozgrywki nazlokowej również. Więc zostanie on po prostu dodany do boksa, na razie bez imienia. Ale później, jak będziemy chcieli go ewentualnie użyć, to będziemy zdecydowanie to dodawać. Zagadam tutaj do niego, czy z wami się walczy? Nie, z wami się nie walczy, z wami się po prostu ten. Czy ja mogę podejść tutaj i na przykład zdobyć sobie pokebole? Chyba nie. Dobrze. To teraz pójdziemy tutaj i ja po prostu z tą Sizzlipid zawalczę. No. Czyli Salandy, tutaj też Pokemon ognisty, widzimy Salandy, którego mogliśmy złapać i złapaliśmy nawet. I jest to, nie wiem czy to była samiczka czy samiec, ale wydaje mi się, że tutaj Rock Ancient... Nie, kliknąłem Smoke Screen, na szczęście jest, był tutaj wybór. Więc Rock Blast albo Ancient Power tutaj będą bardzo dobre. Salandy używa Fake Out na mnie. O ty dziadu. Sizzlipid też mnie atakuje, Salandy jest niestety szybszy od nas, ale Fake Out już teraz... I co, Sand Attack też na mnie? Oczywiście, że na mnie. Co to jest w ogóle za taktyka? Ja używam Ancient Power. I bardzo ci dobrze za tego kryta. Za to osłabianie mnie. Co on sobie w ogóle wyobraża ten trener? Salandit używa... No, to akurat na mnie nie działa, więc to jest tyle dobre. No i my teraz trafiamy tym Ancient Power i to powinno znokautować. I znokautowało tam Sizzlipid, więc żadnych dobrych rzeczy dla ciebie. Ja mogę sobie pozwolić na znokautowanie tego Pokemona, ponieważ Sizzlipid już mamy i to by była po prostu powtórka. Nawet mamy ewolucję, czyli Centiskorcza gdzieś złapanego. Jak się, więc to już nie ma totalnego użytku dla mnie, chociaż i tak będę musiał jedną Sizzlipid złapać prędzej czy później. Jeden punkt dla mnie i teraz idziemy złapać ostatniego Pokemona, idziemy złapać Litwika. Wszystkie te Pokemony wydaje mi się, że mają Flash Fire w tym momencie, więc ja sobie tutaj zmienię tutaj Pokemona. Myślę, kogo tutaj dać, żeby nie za bardzo naruszyć cokolwiek i wydaje mi się, że Coil może tutaj sobie z tym Litwikiem jakoś dać radę. Ok, czyli wchodzimy do walki od razu Litwik. Litwik to też jest Pokemon statyczny. To są Pokemony giftowane nam tak na dobrą sprawę. Nie wiem, czy tutaj można złapać kogoś jeszcze, ale to są Pokemony statyczne, więc z tego będziemy korzystać. Mamy tutaj dwa Centi Sizzlipidi. Tylko czy jest teraz szybszy? Mój jest na 27, więc mój powinien być szybszy. Ja teraz użyję Leech Life po prostu na tym Litwiku. No i to nie zrobiło za dużo. No on oczywiście używa Smoke Screen. O ty dziadu. I jeszcze my jesteśmy oszołomieni. No to mi się nie podoba. Wydaje mi się, że mogę tak samo jak w przypadku Vulpixa rzucić w niego Great Ballem. Osłabiliśmy go troszeczkę. To jest Pokemon bazowy. On pewnie nie ma dużego catch rate'u, więc możemy zrobić raz, dwa, trzy. I... Udało się, dobrze. Czyli poszło nam to akurat spokojnie bardzo. Odzyskaliśmy bardzo dużo punktów, znaczy może nie dużo punktów doświadczenia, ale dużo punktów w tym wyzwaniu, bo zebraliśmy już 5, czyli możemy iść dalej. No i to dalej ronduje w moim boksie. Dwa Pokemony typu Fire złapaliśmy i one nam były wręczone przez grę. I to jest super. I kolejna misja została wyczyszczona, czyli co my tutaj teraz mamy? Wyzwania Gymu Lidera Kabu są właśnie takie. Jesteś na fali. To ma totalnie inne znaczenie, ale tylko tak to mogę tak na dobrą sprawę określić. Następnie będziesz mierzył się z Kabu, liderem ognistego Gymu. Ruszaj, wyzwający. Okej, to jest w ogóle bardzo ciekawe. I pierwsze co zrobię, zanim cokolwiek zrobię, bo prawdopodobnie nie są... O, moje Pokemony uleczone, więc musimy to zrobić. I zamiast Coila na pierwszym miejscu musimy wystawić oczywiście Gwarka na pierwszym miejscu. Albo April, ale wydaje mi się, że Gwarek tutaj... Dawno Gwarka nie widzieliśmy.
Także ja chętnie zobaczę, co Gwarek ma tutaj do pokazania. Także, moi drodzy, czy jesteście gotowi? Ja jestem. Koszulka z numerem 389, czyli Storter Room na moich plecach. Ruszamy teraz przed siebie. Poprawiamy sobie grzywkę. Oczywiście ja też sobie poprawię. W takim razie, jak mam postać, to ja tu mam w ogóle taki niesforny kosmyk teraz. I jest Kabu obok nas praktycznie. Okej, okay, to jest coś nowego. Kabu sobie truchta, my oczywiście idziemy. Widzimy tutaj reklamę jakiegoś kary w ogóle. Tutaj jest jeszcze oczywiście po prawej był Kabu, jak reklamujący jakieś energetyki, czyli oni wszyscy mają swoich sponsorów. To jest po prostu super. Okej, okay, biegliśmy razem z Kabu tutaj, z tego samego wejścia. Witajcie, jestem Kabu. Team leader ognistego typu. Fakt, że jesteś tutaj, to znaczy, że pokonałeś Milo z roślinnymi Pokemonami oraz Nessę z jej wodnymi typami również. To całkiem duże osiągnięcie. Każdy trener i Pokemon trenują zawzięcie w pościgu za zwycięstwem. Ale to oznacza, że twój przeciwnik również mocno pracuje na wygraną. W końcu walka decyduje, która strona jest zdolna uwolnić swój prawdziwy potencjał. Okej, czyli przechodzimy tutaj w ogóle Gym Kabu, to znaczy Stadion Kabu wygląda niesamowicie, z tymi takimi pęknięciami ziemi, które wyglądają jak po prostu lawa, która się wlewa. No i przechodzimy do walki z Gym Liderem Kabu. Pierwszym jego Pokemonem od razu przeciwko nam jest Ninetales. Okej, z Ninetalesem sobie raczej poradzimy. Ja nie będę na razie dynamaksował, bo Kabu ma Pokemonów 3. Okej, to sobie jeszcze poradzimy, ale na razie zostawię, bo Rock Blast dynamaksowy nie jest taki dobry. To jest w ogóle, mamy kamerę Rotoma, tam widziałem w końcu. Więc na razie użyjemy czegoś takiego jak Rock Blast. Ninetales też nie może na mnie użyć ognistych ruchów, ponieważ my mamy Steam Engine. I jeszcze jeden. To było idealne, bardzo dobrze. Rolly Colly się teraz w tym momencie znaczy, to nie jest Rolly Colly, to Karkol się bardzo dobrze spisał w walce z Ninetalesem i po prostu trafił te 4 razy, które były po prostu nam potrzebne, żeby zwyciężyć. Ale tutaj widzimy, poziomy Pokémonów już powoli nas doganiają. Kabu chce wysłać przeciwko nam Arcanine'a. Czy ja chcę zmienić Pokémona? To jest pytanie. Arcanine może się nauczyć Bulldoze. Ja nie wiem, jak tutaj trenerzy mają to. Ale wydaje mi się, że jeden Bulldoze od Arcanine'a jesteśmy w stanie przeżyć z naszymi obronami. W szczególności, że jesteśmy troszeczkę wyżej poziomowo. Arcanine ma Intimidate. Okej. Okay. To może być problem w tym momencie. Więc ja postaram się... Szczerze! Zróbmy to. Dynamaxujmy i kliknijmy specjalny Max Rockfall w tym momencie. Mamy tego ogromnego, ale ślicznie wygląda, ogromnego Karkola, który jest tutaj z nami, 123 punkty życia, przepotężny Pokémon. Arcanine używa Bite, okej, czyli tak myślałem, że on jednak może nie mieć tego Bulldoze, bo on się go chyba uczy z TM-ów, ale Max Rockfall teraz, on to przeżył, bo to był Max Rockfall specjalny, ale my wzbijamy Sandstorm w tym momencie, co daje nam jeszcze dodatkową specjalną obronę. No i plus dodatkowo zadaje obrażenia Arcanine'owi. I mogę tutaj zadać co? Mogę tutaj teraz zrobić Max Rockfall fizyczny. Okej, okay, bo została nam jeszcze jedna tura. Została nam jeszcze jedna tura Dynamaxu, więc miejmy nadzieję, że pójdzie nam to w miarę sprawniej, pokonamy tego ostatniego Pokemona, bo nie wiem, jaki ostatni Pokemon jego jest. Spodziewam się po wyglądzie odznaki, jaki to może być Pokemon. I mówię tutaj o Centiskorczu, którego już znacie, którego raid widzieliśmy również na streamie poprzednim. Także jeszcze ważna informacja. W opisie jest link do mojego Twitcha. Idźcie zafollowować, to jest absolutnie darmowe, ale będziecie wtedy wiedzieć, kiedy ja streamuję i będziecie mogli do mnie dołączyć, wesprzeć mnie albo po prostu przyjść porozmawiać. Wszystkich gorąco zapraszam. Okej,
Centiscorch jednak, czyli ta ewolucja, ja zdecydowanie zostanę i wydaje mi się, że jeden Max Rockfall wystarczy tutaj. Ogień, który rozpalił twoją motywację, teraz spalić się życzę, coś takiego. Mam tutaj Centiscorcha, który również będzie Dynamaxował. My mamy ostatnią turę, ja muszę użyć Max Rockfall fizyczny w tym momencie. Gigantamax? Chwila! To jest Gigantamax Centiscorch. To nie jest tylko Dynamax Centiscorch, to jest Gigantamax Centiscorch. Ogień zawsze płonie w górę. G-Max Centinferno. Okej, nie zrobiło to nam na szczęście za dużo. Plus nasza szybkość zostanie teraz zwiększona z racji tego istnienia. To jest gigantamaksujący Centiscorch. Okej, on przeżył. A! I ten Gigantamax powoduje, że jeszcze otrzymujemy obrażenia od Fire Spina. Okej, co ja teraz mogę zrobić? Ja na pewno mogę zrobić to, że mogę się uleczyć, bo tutaj jednak za wcześnie troszeczkę zdynamaksowałem. Nie przewidziałem, nie sądziłem, że on przeżyje ten Max Rockfall, jak to jest czterokrotnie super defensywne, ale jednak Gigantamaxujące Pokémony mają w sobie coś takiego. Max Flutterby? Okej, to jest typu robaczego, więc widzimy teraz, że jestem w stanie to na siebie przyjąć. I co obniży on mi teraz? Specjalny atak. Dobra. On jest... otrzymuje obrażenia z Sandstormu, my otrzymujemy obrażenia z Fire Spin. Jestem w stanie przyjąć na siebie cokolwiek teraz, co jest mi w stanie czym jest mi w stanie przyłożyć, więc... Ancient Power z naszej strony, my jesteśmy szybsi dzięki właśnie naszemu... Steam Engine, który nam dał łaskawie, więc pokonaliśmy Gigantamaxującego. To nie jest Dynamax, to jest Gigantamax. To jest totalny rodzaj inny Dynamaxu, który zmienia również fizyczne właściwości Pokémona i jego ataki robią coś dodatkowo. Tak jak widzieliście, ten atak zadał nam dodatkowo obrażenia, takie jak Fire Spin zadaje. Więc bardzo się cieszę, że mieliśmy tutaj tego Gwarka, że mogliśmy wyjść zwycięsko po prostu z tej walki. I to było ekscytujące. Pokonaliśmy oczywiście Kabu naszym karkolem. O, jeszcze w tym piachu, który pojawia się teraz tutaj na tym. Ten piach nam zdecydowanie też pomógł. Świetny Pokémon i świetny trener. To nie jest niespodzianka, że wygrałeś. Znaczy 8640, czyli jeszcze trochę więcej hajsu, ponieważ nasz... I będziemy mieli własnego Centiscorcha! Niestety nie daj na maksującego, ale będziemy mieli Centiscorcha! O, jest i on. Widzicie, że ten Centiscorch wygląda troszeczkę inaczej od tamtego. Różni się jego na głowie ta rzecz, plus tamten miał większe płomienie. Także mamy teraz Centiscorcha. Nie spodziewałem się ewolucji w tym odcinku, ale jednak taka się pojawiła. Także widzicie już zmianę na ekranie i to mnie bardzo cieszy. Także mamy również Centiscorcha, który zostanie z nami na razie w drużynie. O, jestem czysto uważany za... Pierwszą poważną blokadę na drodze wyzywających, podejmujących wyzwanie. Ale jednak, pokonałeś mnie. Wygląda na to, że twój talent przekracza wiele lat. Jest ponad wiele lat mojego doświadczenia. Dalej mam wiele do nauki. On w ogóle bawi mnie, jak on tak sobie podbiega. Wiem, że i ty, i twój Pokémon zostaniecie fantastyczną drużyną. Jestem zadowolony, że mogłem z tobą zawalczyć. Pozwól, że dam ci odznakę ognia jako dowód tego, że mnie pokonałeś. Okej, on również zbija sobie z nami pionę i dostajemy kolejną odznakę do naszego pierścienia, która wpasowuje się w sam środek, co jest bardzo ciekawe. Dziękuję ci, Kabu. I mogę teraz łapać Pokémon do 35 poziomu, więc następny stream, jaki będzie na Wild Area prawdopodobnie i będziemy tam łapać wszystkie Pokémony do 35 poziomu, czyli prawdopodobnie będziemy mogli nawet złapać na Giant Sea, czyli na całym tym dostępnym nam na razie obszarze.
Dzięki dzięki zjawisku Dynamaxu, nasze walki Pokémon stały się częścią galaryńskiej kultury. To młodzi trenerzy, którzy są odpowiedzialni, żeby trzymać tą kulturę dalej żywą. Oczywiście, mam nadzieję, że oprócz utrzymywania jej w życiu, pozwolisz jej się stać czymś lepszym. My dorośli będziemy kolumnami, na których możecie budować. Okej, okay, pokonaliśmy Kabu w wyzwaniu Paper! Domyślałem się, że jeżeli ktokolwiek mógłby to zrobić, to właśnie ty i Karkol będziecie tymi jedynymi, ale ten mecz trzymał mnie praktycznie na skraju mojego siedzenia. Oj, podchodzi nasz sędzia. Wyzywający Paperze. Widzę, że zrobiłeś bardzo dobre, znaczy wywarłeś bardzo dobre, znaczy, nie, bardzo dobra robota w zbieraniu odznak od roślinnego, wodnego i ognistego, z roślinnego, ognistego i wodnego teamu. Proszę, zaakceptuj ten team jako upamiętnienie tego, co dzisiaj osiągnąłeś. I co otrzymujemy? Will-O-Wisp. Okej, to może być ciekawe, Will-O-Wisp to jest zawsze bardzo dobry team. O, i przyjmij jeden z naszych uniformów. To jest ten sam projekt, który ma na sobie Kabu. Otrzymaliśmy ognisty uniform, który swoją drogą był bardzo ciekawy, bardzo kolorystyczny, ale raczej zostanę na razie w tym swoim takim biednym. Jeżeli myślisz, że udowodniłeś swoje umiejętności wystarczająco, możesz spróbować zawalczyć z pozostałymi gymami, które czekają. Możesz spróbować z gymami, które czekają na ciebie. Zaczynając od miasta Hammerlock. Rusz przez dziką arenę otaczającą to miasto i udaj się do Hammerlock. Z wszystkimi oznakami, które uzyskałeś, wydaje mi się, że powinno być wszystko w porządku przeciwko tym groźnym Pokémonom, które znajdziesz głębiej w dzikiej arenie. Chodź, przekonamy się sami. A teraz zobaczmy sobie naszego Pokemona, którego tutaj mamy. Oczywiście chodzi mi tutaj o Coila, o naszego Centiskorcza, który był z nami od samego początku i zna ataki. Coil, Leech Life, Flame Will i Bite. I to jest bardzo ciekawy atak. Nawet zamieniłbym Bite może na Crunch gdzieś i Flame Will na coś ciekawszego, ale ogółem jestem bardzo zadowolony. Umiejętność Flame Body tak jak mamy i statystyki specjalne atak o wiele niższe od ataku fizycznego, więc to jest bardzo, bardzo dobre. I oczywiście jego umiejętność to... Flame Body, to już mówiłem. Dobra, więc tak to tutaj wygląda, ale zanim to zrobimy, oczywiście skoczymy do Pokémon Center. Oczywiście tutaj mamy jeszcze troszeczkę, możemy pokombinować, ale wydaje mi się, że to będzie dobry moment, żeby zakończyć za niedługo odcinek, ale tutaj jest jeszcze cutscenka z Hopem, który po prostu pobiegamy razem za nim w stronę dzikiej areny. Pośpiesz się, Paper! Ha! I mamy tutaj Kabu. Jesteś team liderem, ale dalej przyszedłeś nas pożegnać? O! Wydaje mi się, że możesz powiedzieć, kto będzie następnym czempionem, tak? A jest wiele trenerów, którzy nigdy nie są w stanie zdobyć trzech odznak. I oni po prostu poddają się na... poddają wyzwanie gymów jednogłośnie. Ale moim zadaniem postanowiłem, że będę odprowadzał każdego trenera, który będzie mnie zdolny pokonać. Okej, jest tu również Nessa i Milo. Huh, zdążyliśmy. Dzięki Bogom za latające taksówki. Nie wiem, dlaczego się musiałem nad tym zastanowić. Paper, hop, Gratulacje, Boże, nie umiem już mówić. Ja jestem zbyt zmęczony. Paper, spać chcę. Paper, hop, gratulacje. To całkiem niesamowite, że udało wam się pokonać Kabu. Nie wszyscy wyzywający gym są w stanie pokonać Kabu. Lubimy razem odprowadzać ich i wypuszczać ich swoją na dalszą drogę, pokazując nasze wsparcie. Więc pozwólcie mi, że odeślę was poprawną sportową przyśpiewką. Hustle, 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 hop, you can do it, Paper. Nie będę tego tłumaczył nawet, ale to jest sportowa przyśpiewka, którą nam tu Kabu zaśpiewał. Gym liderzy, z którymi się zmierzycie, będą
trudnymi przeciwnikami, ale wierzę, że wytrwacie i że wyjdziecie z tego zwycięsko. Wierzę w wasze Pokémony i to, że będziecie dalej przeć do przodu. Dzięki wam wszystkim! Będziemy wygrywać, będziemy chcieli się zmierzyć z czempionem. Znaczy, będziemy się chcieli zmierzyć w walce. Znaczy, to jest jakiś puchar czempiona. Znaczy, w pucharze czempiona. Okej, czyli prawdopodobnie będzie jakiś turniej jeszcze później, tego nie wiemy, teraz się dowiadujemy. Mam nadzieję przynajmniej taką, że to będzie, bo to będzie bardzo ciekawe. Chodź, Paper, ruszajmy do Hammerlock! Okej, ale ja nie chcę jeszcze do Hammerlock, także... Muszę teraz przejść przez dziką arenę, żeby dotrzeć rzeczywiście do Hammerlock. I mam tutaj burzę i to jest kolejna cutscenka. Po co mnie wyprowadzacie? Witaj, dzika areno, mój stary przyjacielu! Przyszedłem do ciebie jeszcze silniejszy niż wcześniej! Paper, Hammerlock jest z tą stronę, tak? Tak, zdecydowanie. Tam już próbowałem kiedyś przejść, ale niestety pogoniły mnie Sneasele, które były silne. Tak, wydaje mi się, że mógłbyś totalnie ruszyć tą drogą bez żadnych objazdów. Ale teraz, skoro mam więcej odznak, będę mógł złapać silniejsze Pokémony. Okej, czyżby Hop miał nowego Pokémona po tym, jak wyjdziemy w Hammerlock? Więc wiem, co robię. Będę łapał dla siebie kilka cudownych Pokémonów, żeby uzupełnić następną stronę w opowieści o mojej legendzie. O, jest Ibede. Nie staraj się za bardzo. To nie jest tak, że którykolwiek z was przejdzie całe wyzwanie gymów tak czy siak. Champion naprawdę musiał mieć coś z głową, żeby zapisać takich jak wy. To znaczy, wygląda na to, że Cobb nie potrafi je nawet rzucić dobrze pokebolem. Bzdury. Bardziej jak ty nie wiesz, jak rozpoznać wspaniałość, kiedy ją zobaczysz. Moje rzuty są najlepsze, a mój brat jest najlepszym czempionem, którego świat widział. Nie będę słuchał ciebie obrażając, którego obraża. O, męczące. Dobrze, zawalczę z tobą. Może to ci pozwoli w końcu zrozumieć, jak słaby jesteś. Masz to jak w banku. Wiem, że zmierzyłeś się z Paperem, żeby zawalczyć i zawalczyłeś z nim w kopalni Galar numer 2 i przegrałeś z nim tam. A ja jestem jego największym rywalem. Innymi słowy, nie ma opcji, żebyś mnie pokonał. O, cała ta gadanina o Paperze i czempionie i czymkolwiek. Czy nie masz czegoś swojego do pokazania? Pokażę temu dupkowi swoje prawdziwe umiejętności w walce. Więc żegnaj, Paper. Do zobaczenia w Hammerlock, kiedy skończę z nim. Okej, czyli Beda oczywiście przyszedł, pobył dupkiem, obraził Hopa. I gdzie są jeszcze jakieś cutscenki? No, już myślałem. Obraził Hopa i poszedł w swoją drogę. Mieliśmy tutaj oczywiście ewolucję Cenci Scorcha i również, wydaje mi się, że mamy jeszcze chwilkę czasu, będę mógł złapać... Dobrze, proszę wejść z powrotem. Musimy do Pokémon Center teraz się udać. Ja uleczę swoje Pokémony, odłożę dwa Pokémony do boksa i dwa Pokémony dodam do drużyny. Jeszcze się nie zastanawiałem jakie, więc możemy na razie zrobić tak, że ja te Pokémony, które są w pełni wyewoluowane, czyli April oraz Gadget, odłożę do boksa. One wylądują dalej w boksie nuzlockowym. To nie jest tak, że one teraz odchodzą z nuzlocka i tak dalej. Chodzi po prostu o to, że mogę teraz na spokojnie wybrać nowe Pokémony, które wybiorę do pełnej ewolucji. Także April, tutaj lądujesz, moja droga, w boksie i Gadget, ty również. No i możemy wyciągnąć dwa nowe Pokémony. Mamy galaryńskie, mamy kilka galaryńskich Pokémonów, faktem niedużo, bo mamy ich... tyle. Na chwilę obecną. Mamy Toxela, Pokémon Poison Electric, mamy Bobka, Miałta galaryńskiego, mamy Woltera, Koffinga, który ewoluuje w galaryńskiego Weezinga, mamy Stanfiska, mamy Eldegoss, no i poza tym są również pozostałe Pokémony, które udało nam się albo dzisiaj złapać, albo złapaliśmy już wcześniej, także one wszystkie są tutaj dostępne. Niestety nie mamy wodnego Pokémona, którego moglibyśmy teraz zrobić. Straciliśmy również Pokémona jednego kamiennego. Wydaje mi się, że dobrym wyborem byłby tu... byłaby tu Barbara oraz któryś z tych Pokémonów, albo Toxel, albo Walter, czyli Gala, albo...
No, Toxel, który jeszcze nie ma imienia, ale ma imię, bo ja go będę chciał nazwać JB, jak ktoś zasugerował wcześniej, albo właśnie Barbara. Ale słucham waszych propozycji na ten temat, w komentarzach zostawiajcie oraz możecie na Facebooku również się wypowiadać pod tym filmem, także gorąco was do tego zachęcam, a tymczasem czas wrzucić jeszcze na dziką arenę i są dwa miejsca, w których ja teraz mogę już złapać nowego Pokemona, ale zanim to jeszcze zrobię, kupię więcej Pokeboli, bo już nie mam. Okej, mogę kupić więcej przedmiotów, super. I chcę, co mogę kupić? Mogę już kupić... Nie, mogę kupić Pokédoll. Kupimy sobie tak ze 3. Mamy dużo hajsu, więc to jest spoko. Ale jakoś niewiele więcej mogę kupić przedmiotów z tego, co zauważyłem. Kupię znowu tak 13 Super Potionów, żeby po prostu były, tak? One się na pewno nie zmarnują. I kupię dużo Great Balli. Czyli 25. Proszę was, te Great Balle są takie tanie. O nie. I tak, chciałbym je kupić. Dobrze, i teraz możemy iść złapać dwa nowe Pokémony na dwóch obszarach. Bo łapaliśmy i złapaliśmy bodajże Banelbiego. Na pewno nie łapaliśmy Pokémona w... Musiałbym sprawdzić to, gdzie łapaliśmy Pokémona, gdzie nie łapaliśmy Pokémona. Na pewno nie łapaliśmy Pokémona w Ruins of Watchtower, czy w Watchtower Ruins. Nie mamy tutaj Eastlake Axwell. Ale mogę to w sumie teraz sprawdzić. Dobra, nie to chciałem zrobić. Mogę to w sumie teraz sprawdzić. Czyli mamy tak. Był na pewno łapany tutaj Changus. Była łapana Cookie. Był łapany Watchman. Dobrze, zobaczymy sobie to zaraz. Gdzie one były złapane? Galarmine numer 2. North Lake Milo. Ok. Zjedziemy od samego początku. Czyli to jest Toxel, który dostaliśmy. Route 4, Motostalk Outcast, Galarmine numer 2, Route 5, South Lake Milo. Okej, to jest jedno. Motostalk Stadium to nie. City Motostalk, Motostalk Stadium, Route 2, Route 1, West Lake Axwell, South Lake Milo, Dappled Grove, ścieżka numer 5 i North Lake Milo. Czyli to są te Pokémon, to są te miejsca, w których złapaliśmy. Możemy się na pewno udać teraz do tego jednego z tych miejsc. Ja wystawię chyba na pierwsze miejsce w ogóle Tłokeja. Wydaje mi się, że on sobie poradzi z tym. No i ruszamy teraz dalej. Ja zobaczę tutaj jeszcze, co ten przeuroczy pan ma do sprzedania, bo tak jak już mówimy, on sprzedaje ten Leech Life, Hyper Voice, Excisors, Warcap i Metronom. Nic ciekawego tak na dobrą sprawę na chwilę obecną. Jest jeszcze ich takich trzech, tu jest jeszcze trenerka, która może z nami zawalczyć, ale tego na razie nie chcemy. I w sumie mam już teraz rower, więc mogę na niego wsiąść i po prostu pocisnąć teraz do Wesley Axwell. Tutaj mamy złapane, ale nie mamy w tym miejscu złapanego Pokemona. Jest i Noibat. Jest i Dusclops. Watchtower Ruins. I my sobie do tego po prostu wjedziemy. Postaram się coś tutaj złapać. Okej, wjechałem i pierwszy Pokemon, którego napotkamy, jest Grabin, ale... Chciałem powiedzieć, że Grabin to jest powtórka, ale tak na dobrą sprawę Grabina złapaliśmy, ale do postępu teksowego, więc to jest Pokémon, którego rzeczywiście będziemy teraz łapać. Okej. Okay. Użyjemy Double Hit. Okej, przeceniłem to. Mogłem rzucić po prostu Pokébolem. Okazuje się, że Grabina nie możemy złapać, czyli jak kiedyś się na niego napotkamy jeszcze w wyzwaniu nazlokowym, to niestety się nie uda. Poprzedniego Pokémona chyba też tak znokautowałem. Więc tutaj niestety już nic nie możemy zrobić. No i Gastly mnie oczywiście zaatakował. Jeżeli to byłby Shiny, to mógłbym go złapać, ale to nie jest Shiny Gastly. Więc przykro mi Gastly, ale nie możesz, nie możemy tutaj być, nie możemy być razem. Dobrze, ale ruszę jeszcze złapać jednego w takim razie Pokemona do naszego postępu deksowego, bo wiem, że już mogę. Także ominiemy tutaj Duskulę i tak dalej i ruszymy po prostu do tamtego miejsca. Spróbuję coś złapać, żeby no nie zostawić. Albo dobra, wiecie co? Nie będę nic złapał, to złapiemy na odcinku, a teraz toczymy sobie ostatnią walkę, bo zakładam, że ta trenerka to jest trenerka, z którą możemy tutaj zawalczyć. Także przejdźmy teraz do tego. Czekam na wasze informacje dalej, zostawiajcie komentarze, jakie Pokémony dodać drużyny, jakie byście chcieli. I przechodzimy teraz do walki z nią. Mam nadzieję, że ta walka nie wyjdzie nam tutaj jakoś tragicznie. Pokémon Breeder Chloe chce z nami walczyć i jej Pokémony to Rabut. I to jest ewolucja już
No, tego startowego Pokemona. I on jest na poziomie 30. Okej, czyli to są zdecydowanie wyższe poziomy. Znaczy, niewiele wyższe, ale wyższe od tych, które ja mam. Więc wystawimy sobie tutaj Nevermora. Tak mi się wydaje, to jest najlepsze wyjście z sytuacji. Bo obawiam się ataków walczących po prostu i ognistych oczywiście. Flame Charge mamy tutaj, jest oczywiście. I ten Flame Charge zadaje sporo, na szczęście siła ataków ognistych jest obniżona właśnie w tej burzy, plus jeszcze jest Electric Terrain tutaj. My możemy po prostu kliknąć albo Plague, albo Fury Attack. Plague jest stabem. No bo dalej używa Flame Charge, okej. Okay. Już nam robi jako takie obrażenia, więc tego się po prostu obawiam. Na ten Plague wcale nie zadał tak dużo, więc ja tutaj postawię Honklos w tym momencie. Zobaczymy sobie przy okazji wszystkie ewolucje tutaj, bo ta pani trenuje startery. Okej, on cały czas używa Flame Charge, nie wiem dlaczego, ale my użyjemy teraz Super Potiona. Więc mówiłem, one się na pewno przydadzą, one się zawsze przydadzą. W ogóle mamy Flash Fire, nie, Flame Body mam na naszym Sentry Scorchu, więc moglibyśmy zmienić. W sumie Sentry Scorch byłby tu dobrym wyjściem, ale tak z drugiej strony nie byłby dobrym wyjściem, bo nie mamy nawet jak tego zmienić tutaj. Ale dobra, mamy Honklos, celność nasza zwiększyła się. Możemy teraz kliknąć znowu Plague i to już zada zdecydowanie większe obrażenia. No tutaj cały czas spamuje tym Flame Charge'em. To nie jest za dobre. On jest teraz od nas szybszy po prostu i Fury Attack teraz. Wykończymy go po prostu Fury Attackiem. Cały czas ten Flame Charge, ale dobra. Wydaje mi się, że po tym już będziemy w stanie... O, już się wystraszyłem, że po prostu go nie znokautujemy tym Fury Attackiem, ale udało nam się. Udało nam się. I Rabut poległ. Okej, dostaliśmy sporo punktów doświadczenia, więc tutaj jak będę chciał trenować, to zdecydowanie będę przychodził tutaj. Jest następny Drizzle. To jest ewolucja Sobla. Więc tutaj na Drizzle mamy naszego Tłakeja. Mamy naszego startera. Konga. No i mogę chyba użyć Razor Leaf po prostu. Tearful Look. To obniża nasz atak i specjalny atak o 1 zawsze. Więc no to może być problem, jeżeli będzie chciał tym spamować. Ale zobaczymy ile Razor Leaf zada. Plus Razor Leaf ma wysoką szansę na to trafienie krytyczne, więc możemy zanegować po prostu ten Tearful Look, którym on nas tu teraz gości i obniża nasze statystyki. Okej, wiem mniej więcej co na tym 30 poziomie będzie miał również Tłaki, którego będzie miała również, a chyba, że uniknie tego ataku. Okej, Water Pulse, który ma zwiększoną siłę w deszczu, ale nie oszołomił nas na szczęście i my trafiamy następnym atakiem, super efektywnym, więc Drizzle tutaj polega. No i ostatni Pokémon, z którym się będę chciał zmierzyć, to jest oczywiście Tłaki. I wydaje mi się, że mogę tutaj... Kong się chce nauczyć Slam. Slam jest siły 80. Double Slap, okej, celności. Slam ma mniej celności. Dobra, i tak to będziemy zastąpić czymś innym. Chcieli. Więc to nie jest tak, że ten Slam tutaj z nami zostanie. Teraz zobaczmy, co jeszcze. Chloe chce wystawić Tłakeja. I teraz możemy przetestować finałowo, na koniec tego odcinka, naszego Senti Scorcha. No. Super design. W ogóle designy Pokémonów z tej generacji mi się bardzo, bardzo podobają. Jak do nie wszystkich byłem pozytywnie nastawiony, to tak te są po prostu super. Tłaki używa Screech. Okej, to się może mu przydać, oczywiście. Jest z nas szybszy w ogóle, to jest warte zauważenia. Okej, ale to nic mu nie pomogło, ponieważ Sentry Scorch go po prostu nokautuje od razu. Wow. Wow. Okej, dostaliśmy punkty doświadczenia. Oczywiście Chloe została pokonana. Także widzicie, tak się prezentują wszystkie ewolucje starterów. Plus my również mamy na czym trenować, ewentualnie jakby była taka potrzeba. Okej, ona nam daje... No jasne, dobra. Później prawdopodobnie będziemy walczyć z jej finałowymi ewolucjami, ale teraz... Zakończymy sobie w słonecznym Hammerlock, w którym deszcz nie wieje. Także dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co macie robić. Zostawcie podejrzaną łapkę pod tym filmikiem. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie.
i naciśnijcie dzwonek, jeżeli już subskrybujecie. Ja będę czekał na was jutro z następnym odcinkiem, a tymczasem odwiedźcie moje grupy facebookowe i discordowe, chodźcie podyskutować i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!